dlaczego nie masz kontroli nad swoim własnym życiem. Generalnie to, co tutaj powiem, to nie będzie tylko i wyłącznie filozoficzna pogawędka. To będzie chęć przedstawienia wam prawdy. Generalnie każdy z nas ma takie poczucie, że ma kontrolę nad życiem. Jeżeli powiem tobie podnieś lewą rękę do góry, to możesz ją podnieść, możesz pomachać. Mogę ci teraz powiedzieć, zrób coś, na co masz ochotę. I w pewien sposób ja mogę zmusić na tobie przywołanie twojego sensu kontroli. No ale teraz możemy zadać sobie takie pytanie. Dlaczego ja to powiedziałem? Jaki to ma wpływ na tobie? Bo teraz, czy to ty masz kontrolę nad sobą, czy może ja mam kontrolę nad tobą, bo powiedziałem ci, żebyś podniósł lewą rękę do góry. No i możemy zadać sobie pytanie, dlaczego w ogóle tobie to powiedziałem? Co mnie skłoniło do tego? I możemy teraz powiedzieć, że no jakaś myśl w mojej głowie, może inspiracja, pomysł na to nagranie, coś wyższego, jakiś sens, przeczucie, intuicja. Generalnie myśl, nie? Czyli chcemy zrobić w jakiejkolwiek formie myślenia systemowego, myślenia samorozwojowego, filozofii. Generalnie chcemy znaleźć ten sens kontroli w myśli. I teraz fundamentalne pytanie, jakie każdy z nas może sobie zadać, to jest to, czy możemy kontrolować naszą rzeczywistość przy pomocy naszych myśli. No bo generalnie do tego wszystko zmierza, jeżeli chodzi o poczucie sensu kontroli nad życiem. No chyba, że założymy, że możesz kontrolować swoje życie przy pomocy prawej ręki. No ale zakładamy, że możesz używać tej ręki, ale robimy to koncepcyjnie, czyli mówimy, że możesz kontrolować swoje życie przy pomocy prawej ręki, ale czym ta prawa ręka jest? Obiektem? Fizycznym? Prawdziwym? Namacalnym? Czy może kolejną koncepcją w naszych głowach? Wiecie, bo nasze koncepcje i nasze myśli mają bezpośrednie odzwierciedlenie w rzeczywistości fizycznej. I nasze umysły są już tak skonstruowane, że na dobrą sprawę nie odróżniamy faktów rzeczywistych od naszych myśli i koncepcji. I między innymi takie totalne pomieszanie faktów rzeczywistych z myślami i koncepcjami doprowadza do zaburzeń psychicznych, wiecie, schizofrenii, jakichś paranoi, lęków, wszelkiego rodzaju zaburzeń. I jednym z takich fundamentalnych, najważniejszych zadań, jakie ma przykładowo psycholog do wykonania, gdy idziesz do psychologa, bo masz jakiś problem, to jest to, aby przywrócić twoje zmysły do normalnego funkcjonowania według założeń kulturowych, wzorców tego, czym ta norma jest. No bo my żyjemy w kulturze, w której wszystko jest wynalazkiem. Język jest wynalazkiem. Język nie jest obiektywną prawdą. My wynaleźliśmy język. To samo jeżeli chodzi o naszą naukę. Nauka nie jest obiektywną prawdą. My wynaleźliśmy naukę. To samo tyczy się wiedzy. Wiecie, nie ma tutaj w rzeczywistości tak naprawdę jakichś obiektywnych faktów. My te fakty wynaleźliśmy. I wiecie, my przez cały proces edukacji w szkole, przez rodzinę i religię, my te wszystkie rzeczy bierzemy z góry jako prawdę, bo my już na dobrą sprawę, wiecie, kiedy chcecie się to odróżniać? Myślałeś kiedyś o tym? Czy na co dzień o tym myślisz? W ogóle zastanawiasz się nad tym, czy twoja ręka w ogóle istnieje? Czy może jest koncepcją? Nie robisz tego, bo jakbyś to ciągle robił i przeciągnął do ekstremalności, to prędzej byś zwariował, niż uzyskał jakąkolwiek odpowiedź. Mało tego, jak zaczniesz o tym opowiadać innym ludziom, to wezmą cię i tak za wariata i wiecie, o co chodzi. I to, co tutaj jest najważniejsze, to jest to, że musimy przyznać się do tego, że kontrola jest wynalazkiem. Nie ma kontroli, nie istnieje coś takiego jak kontrola.
Kontrola została wymyślona i stworzona przez człowieka na jego potrzeby. Każdy jeden proces kontroli czegokolwiek, kontroli swojego myślenia, kontroli siebie, kontroli innych ludzi, kontroli jakiegoś systemu, wiecie, w pracy, tego czy tamtego, to jest wszystko na potrzeby naszego przetrwania. Kontrola jest w 100% samolubna, jest nastawiona na nasze własne potrzeby. I generalnie nigdy tak na dobrą sprawę nie odkryjemy bezpośrednio tego, czym ta kontrola jest, ponieważ chcąc kontemplować kontrolę, musimy zacząć kontemplować samych siebie. Więc żeby poznać to, czym jest kontrola, musimy poznać siebie. A w jaki sposób jesteś w stanie poznać siebie? Przez zmysły, percepcję, wiedzę na swój własny temat, pamięć, swój własny umysł. Tak czy siak nie uciekniemy od koncepcji. Dlatego jeżeli chodzi o sam proces zrozumienia kontroli, jesteśmy tak na dobrą sprawę skazani na ideologię. Każda forma uchwycenia tego, czym jest kontrola, jest ideologią. I wiecie, nawet Alan Watts fajnie to powiedział, że każda ideologia, która jest bezkrytyczna wobec siebie, staje się religią. Czyli systemem złożonym z różnego rodzaju konstrukcji, przy których zakładamy, że tak już jest i tego się nie da zakwestionować. Dlaczego? Bo jakbyśmy te fundamentalne założenia zakwestionowali, to dana ideologia czy religia kompletnie byłaby bezużyteczna i bez sensu i nie miałaby w ogóle jakiegokolwiek punktu odniesienia i by się po prostu rozpadła. Przestałaby funkcjonować jako tako. To jest tak, jak kwestionujemy nasze własne ego, egzystencję i nagle, wiecie, kwestionujemy wszystko. Nagle nic nie ma sensu w naszym życiu, wszystko traci sensu i mamy kryzys egzystencjalny, ponieważ nie mamy żadnego celu, nie mamy żadnej misji, nie mamy żadnej wizji, nie mamy dokąd pójść, nie mamy za czym dążyć. Tracimy sens poczucia tożsamości, naszych granic, identyfikacji. Tracimy naszą motywację, nasze własne dlaczego. No i mamy wtedy dwa wyjścia. Albo totalnie się poddać temu, że nie mamy kontroli i życie się po prostu samo dzieje, co jest praktycznie tożsame z oświeceniem, ale takim naprawdę hardkorowym poddaniem się. Tutaj mam to na myśli. Albo możemy jeszcze ciągle walczyć ze sobą, próbując złapać się czegoś, ale wiecie, to jest tak, jakbyśmy zostali wyrzuceni do wody i próbujemy uczyć się pływać. I teraz albo możemy chaotycznie mieszać tą wodę i po prostu tonąć, albo możemy w pewien sposób delikatnie się poddać tej wodzie, nauczyć się w niej poruszać intuicyjnie, na spokojnie i pozwolić, żeby ta woda nas po prostu unosiła. I wtedy możemy rozpoznać to, że mamy tą kontrolę w takim sensie, że mamy samoświadomość, tak? Czyli mamy świadomość siebie i mamy koncepcję siebie, ale również tej kontroli nie mamy, ponieważ życie jest nieskończone, jest mega kompleksowe i nie jesteśmy w stanie w kółko brać wszystkich czynników pod uwagę. Nie jesteśmy w stanie wiedzieć wszystkiego, nie jesteśmy w stanie wszystkiego przekalkulować. Nie jesteśmy w stanie kontrolować rzeczywistości w 100% przy pomocy naszych umysłów. Po prostu nie jesteśmy. I to jest między innymi to, co uczy nas pokory i świadomości tego, że poczucie kontroli, jak i poczucie braku kontroli są dwie strony tej samej monety. Że wszyscy mamy tą kontrolę nad życiem, ale jednocześnie jej kompletnie nie mamy. I wtedy możemy po prostu być. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczyska następnym razem. Miłego. Elo. Buźka.